Cześć, witajcie. Z tej strony Przemas, pracownia stolarska Kępa Marzeń. Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny tip, naprawdę szybki tip, dotyczący kierunków frezowania, tak jak w tytule filmu. Oczywiście kierunki te frezowania mogą dotyczyć zarówno pracy na frezarce dolnowrzecionowej, jak zarówno i pracy na frezarkach górnowrzecionowych. Stwierdziłem, że nagram Wam ten film. Jak tutaj widzicie, w międzyczasie wykonuję ramę do lustra, zafrezowałem. Tutaj dałem frez dekoracyjny, tu od spodu miejsce na lustro i stwierdziłem, że nagram Wam ten filmik i przejdźmy konkretnie od razu do tematu. To polećmy po szybkości. Tutaj jak widzicie jest deseczka dębowa. Trzeba zacząć od budowy deski. Tutaj mamy przekrój styczne, tutaj mamy przekrój poprzeczny deski. Włókna w drewnie, w desce układają się w ten sposób. Tutaj idą wzdłuż. Powiedzmy, to jest włókno, ołówek jest włóknem. I teraz, dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego tutaj Wam pokazuję, że tutaj włókna idą wzdłuż? Ze względu na to, że jeżeli przejdziemy do frezowania, do frezarki, jeżeli włókna mamy, to jest powiedzmy frez, prawda? Niech tu będzie frez. Włókna mamy w ten sposób, więc frez pracuje tutaj w tą stronę, kręci się i nożyki atakują materiał w tą stronę. Więc jeżeli to jest włókno, ołówek jest włóknem, tak? Oczywiście w skali makro. I teraz nożyk jak będzie atakował, to zobaczcie, tutaj na samym końcu będzie nam wyrywał włókna, tak? Nożyk atakuje, 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 podjeżdżamy i wyrywa nam włókna. Jak zrobimy to w ten sposób, włókno jest ułożone w ten sposób, to jak nożyk będzie atakował, to zobaczcie, on nie wyrwie nam, ponieważ to włókno jest bardzo długie i budowa właśnie deski drewna powoduje, że przy frezowaniu wzdłużnym, wzdłuż deski, te włókna nam przy końcu, dochodzimy do końca, te włókna nam wtedy na końcu deski nie wyrywają, ponieważ są tak ułożone. Natomiast w przekroju poprzecznym, jak widzicie, ponieważ włókna idą w ten sposób, dlatego często macie tutaj z tyłu deski wyrwania. Czy to pracujecie na piłach, czy na frezarkach i tak dalej. Metoda jest prosta, jak ja frezuję, czy to na dolnowrzecionowej, czy górnowrzecionową. Najpierw frezuję w przekroju poprzecznym, czyli w poprzek deski. Jadę w ten sposób, pyk. Wtedy włókno, jak mi tu nawet z tyłu wyrwie, poderwie mi, zresztą zaraz Wam pokażę, to później jadę wzdłużnym, i to, co mi wyrwie, to mi ten frez wtedy zabierze, tak? Dobra, to pokażę Wam na frezarce i jedziemy. Tutaj, żeby skorzystać z przykładnicy poprzecznej, to montuję ją sobie od frontu, ponieważ wózek mi nie dojeżdża, tutaj dzięki temu, że montuję to w tą stronę, to mi dojeżdża. Oczywiście tutaj muszę zachować sobie kąt prosty, żeby nie było porażki. Na szybko ustawię sobie prosty w stosunku do przykładnicy. Żeby nic się nie ruszyło i było wszystko w porządku, to można zastosować jeszcze ten docisk mimośrodowy. Z tym dociskiem jest tak, że warto podjechać z nim troszkę do przodu pod materiał. Wtedy nie mamy tak dużej dźwigni. Ta dźwignia nie działa na tą stopkę tak duża. Dociskamy i mamy ścisk pewny. Ja jeszcze tutaj na desce zaznaczę strzałkę, kierunek frezowania, żebyśmy wiedzieli, na której krawędzi nam wyrwie. Ok. I zauważcie, tutaj narysowałem strzałką, tu strzałką. Jak widzicie, to co mówiłem, włókna tak ułożone i wyrywa. Widzicie? Tu wyrwanie. Tu dalej widać, że te włókna nam
wyrwało. No i teoretycznie brzydko, ale teraz tak naprawdę przez to, że tu nam powyrwało, położymy na frezarkę, pojedziemy wzdłuż i wtedy całe to wyrwanie nam zniknie. No i zobaczcie, tutaj miałem posuw rolkowy za mocno i dlatego docisnęło mi. Tutaj są różnice, bo miałem do innego projektu ustawione, ale zobaczcie, jeżeli chodzi o wyrwania, no tych wyrwań po prostu nie ma, dlatego najpierw proponuję Wam robić w przekroju poprzecznym, frezować, później jak Wam wyrwie, robicie wzdłużnie i jest ładnie. Najistotniejsze jest to, że macie czyste frezowanie. Tak samo możecie robić to na frezarkach górno-wrzecianowych i tak dalej. Dobra, podsumujmy. Podsumujmy, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Ja Wam pokazałem, co się dzieje, w jaki sposób ja pracuję, jeżeli pracuję na kierunku przeciwbieżnym frezowania. Kierunek przeciwbieżny frezowania to właśnie taki, gdzie obroty wrzeciona są w przeciwnym kierunku do kierunku posuwu. Jest oczywiście też kierunek współbieżny, jest możliwe też, frezuje się przy użyciu kierunku współbieżnego. Natomiast to jest, myślę, temat na inny film. Okej, to tyle. Mam nadzieję, że przydał Wam się ten tip. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Wolność i pokój z Wami. Hej!